Cześć Marcin. Cześć. Witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym pomagamy Wam podnosić swoje piłkarskie umiejętności. Dziś odcinek z Marcinem Włodarskim, skautem PZPN i członkiem sztabu reprezentacji U16. Odpowiemy sobie na pytanie, jak dostać się do młodzieżowych reprezentacji Polski. Cześć wszystkim. Marcin, na początek, dlaczego to Ty jesteś dobrą osobą, żeby mówić o tym, jak dostać się do reprezentacji młodzieżowej? Ponieważ od 15 lat jestem trenerem, gdzie w swojej przygodzie trenowałem drużynę od C klasy aż do centralnej ligi juniorów. Natomiast od 3 lat jestem jednym z 4 skautów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Oprócz nas w federacji funkcjonują także skauci drużyn kobiecych. Czyli można powiedzieć, że głównie obserwujesz zawodników na meczach? Na meczach, ale również na turniejach, jak na przykład turniej z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku lub na turnieju o Puchar Prezesa. Jako że obserwujemy dzieci od 11 do 19 roku życia, to również w tych młodszych kategoriach zjawiają się talenty i jest ich dość sporo, dlatego że wywodzą się one również z mniejszych miejscowości. Jak wiadomo, talent rodzi się wszędzie, czy w dużym mieście, czy w mniejszym. Wszędzie trzeba obserwować i tak właśnie robimy. A co z treningami? Czy na treningach też się pojawiacie? Pojawiamy się na treningach, zwłaszcza teraz w tym trudnym czasie, gdy meczy było mniej, to zjawiamy się również na treningach, bo wiadomo, że wtedy też można wypatrzeć zdolnych zawodników. A skąd w takim razie wiadomo, którego zawodnika obserwować, na jaki mecz się wybrać? Nie lekceważymy żadnego sygnału. Mamy informacje zarówno od trenerów, od skautów klubowych, a także z adresu mailowego scouting@pzpn.pl. Również ja śledzę strony internetowe i wtedy wybieramy mecze, na które należy pojechać. Więc jeżeli macie jakieś zdolne dziecko i uważacie, że na to zasługuje, to podsyłajcie tam nam informacje. I jaki jest następny krok? Nie wiem, jedziesz na taki mecz w przebraniu incognito jako kibic. Jak to wygląda w praktyce? No, powiem Ci szczerze, że zawsze staramy się być oficjalnie ubrani, czyli w strój reprezentacji. Najpierw kontaktujemy się z trenerem przed meczem, którego zawodnika chcielibyśmy oglądać. Od niego zależy, czy przekaże tę informację temu zawodnikowi, czy nie. Ale zdarzają się też oczywiście odstępstwa od tej reguły, bo czasami chcielibyśmy, żeby zobaczyć zawodnika, jak zachowuje się naturalnie i wtedy jedziemy na mecz nie informując nikogo. Oczywiście nie chowamy się za płotem, ale siadamy normalnie na trybunie i obserwujemy, co dzieje się na boisku. I ile razy takiego zawodnika musisz zobaczyć, zanim on trafi właśnie na swoją shortlistę albo do systemu? Zanim trafi na listę, widzimy go 3 bądź 4 razy. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, że jesteśmy pewni po 2 razach, że już powinien trafić na naszą listę, więc dalej obserwujemy go 4 razy, ale wtedy znajduje się on już w ISOS, czyli w naszym systemie obserwacji. A tak z ciekawości, na mecz przyjeżdżasz z dużym wyprzedzeniem, jak to wygląda? Na mecz przyjeżdżam na rozgrzewkę. Większość drużyn rozgrzewa się 30 minut przed rozpoczęciem meczu, a robię tak dlatego, że już podczas rozgrzewki możesz wychwycić pewne rzeczy, które później mogą być nie do zaobserwowania w meczu. Na przykład bramkarza. Jeżeli drużyna atakuje cały mecz, to ciężko jest zobaczyć, jak wygląda, a w trakcie rozgrzewki zobaczysz dużo ciekawych rzeczy. A wybierasz miejsce na trybunie, czy tak jak my teraz przy linii? Skąd lepiej widać? Jak jest trybuna, to staram się wybierać na trybuny, ale oczywiście nie wszędzie są trybuny, więc wtedy stoję przy linii i to między kibicami można usłyszeć wiele ciekawych rzeczy, ale przeważnie siedząc na trybunie wybieram miejsce jak najbliżej zawodnika, którego chcę obserwować. Jeżeli wiem, że to będzie zawodnik skrzydłowy, to zdarza mi się zmienić miejsce w trakcie meczu, czyli na przykład po przerwie idę na drugą stronę. Ja pewnie się już nie załapię, mimo umiejętności, które mogłeś zobaczyć przed odcinkiem. Natomiast jeśli ktoś ma 18 lat, to już jest dla niego wiek, który go skreśla. Czy jeszcze ma szansę nawet na U18 się załapać? Oczywiście, że możesz. Jeżeli prezentujesz odpowiedni poziom i zostałeś wypatrzony, to nigdy nie jest za późno, żeby trafić do reprezentacji. Są takie przypadki, że nawet w wieku 18 lat zawodnicy trafiali do młodzieżowych drużyn narodowych. Wiemy już dużo, ale nie wiemy najważniejszego. Na co patrzy skaut? Tak naprawdę skaut patrzy na to, na jakiej zawodnik gra pozycji i poszukujemy zawodników na wszystkich pozycjach. Tu różnimy się jako skauci reprezentacji od skautów klubowych, bo oni potrzebują zawodników na konkretne pozycje, natomiast my zawsze potrzebujemy zawodników najlepszych na dane pozycje, czyli na wszystkie. Co do tego, na co zwracamy konkretnie uwagę, patrzymy, czy zawodnicy strzelają bramki, czy asystują, czy zaliczają asysty drugiego stopnia, ale także na ich przygotowanie mentalne, czyli na to, jak zachowują się oni w momencie, jak strzelą bramkę, ale też jak zachowują się, kiedy bramkę stracą. Na to, czy są liderami zespołu, czy są szarymi myszkami, ale tak naprawdę i tacy są nam potrzebni. Patrzymy na aspekt techniczny, czyli na to, jak przyjmują piłkę, jak ją prowadzą oraz na ich skuteczność w działaniu technicznym pod względem taktycznym. Jest to niezwykle ważne, jak zachowują się w fazach przejściowych, czyli w trakcie atakowania, w trakcie bronienia oraz po tym, jakie są fazy, gdy stracą piłkę oraz gdy ją
odzyskają. Do tego na koniec dochodzi aspekt fizyczny, który jest sprawą niezwykle ważną, czyli czy zawodnik jest szybki, jaką ma moc oraz jak wygląda jego wytrzymałość. To ja mam pytanie jako były amatorski obrońca. Czy nam jest trudniej, czy to jednak jest tak, że skauci bardziej jednak zwracają uwagę na zawodników ofensywnych? Nie, bo laicy zwracają uwagę na zawodników ofensywnych, natomiast my zwracamy uwagę na wszystkich zawodników. Jak wiemy, na boisku jest 11 pozycji i wszystkie dla nas są jednakowo ważne, ale jest coś w tym, co mówisz, że jednak już w kategoriach dziecięcych widać zamiłowanie do strzelania bramek i tych zawodników ofensywnych jest zdecydowanie więcej niż zawodników grających w defensywie. Tutaj taka mała tylko anegdota, jeżeli przyjeżdżamy na tą letnią bądź zimową Akademię Młodych Orłów i spisujemy ich wstępne pozycje, każdy z nich mówi, że jest bądź napastnikiem, bądź pomocnikiem, a nikt nie chce bronić, a dopiero z czasem kształtują się te pozycje defensywne. A czy te obszary, na które zwracacie uwagę, one się jakoś zmieniają w zależności od wieku zawodnika? Oczywiście, że tak. W starszych kategoriach wiekowych zwracamy uwagę na to, co już widzimy na boisku, natomiast w młodszych kategoriach zwracamy uwagę na potencjał, który dopiero dojrzeje w tych młodych zawodnikach. W co w to wchodzi? Szybkość, szybkość działania, czyli szybkość podejmowania decyzji, a także rozumienie gry, czyli to, jak zawodnik zachowuje się na boisku i jakie podejmuje decyzje w danej sytuacji. A czy są jakieś warunki, które usprawiedliwiają słabszy występ zawodnika, jak na przykład, nie wiem, pogoda? Oczywiście, że tak, natomiast nie powinno być usprawiedliwień, ale zdarza się, że boisko jest w fatalnym stanie, bądź przeszła jakaś śnieżyca, nawałnica, bądź ulewa nad boiskiem, teraz ulewy akurat się zdarzają. Więc zwracamy na to uwagę i w naszym arkuszu obserwacji notujemy takie rzeczy i wtedy ta ocena, staramy się, żeby nie miała wpływu, warunki pogodowe, żeby nie miały wpływu na tą ocenę. Mówisz o arkuszu obserwacji, to jest coś w stylu dziennika szkolnego? Jaki tam jest system oceny, jak to wygląda? No nie jest tak jak w szkole, że 1-6, u nas oceniamy w skali od 1 do 10, gdzie 1 jest to występ fatalny i szczerze mówiąc jeszcze nie zdarzyło mi się dać jedynki, ale również nie zdarzyło mi się dać dziesiątki, bo dziesiątka jest to wybitny mecz na poziomie międzynarodowym, gdzie zawodnik na przykład strzela hat-tricka w meczu w finale Mistrzostw Świata. Obym dożył tej sytuacji, że trzeba będzie ocenić takie coś. Mamy już tego zawodnika, wiemy, że ma potencjał zostać kolejnym Robertem Lewandowskim i co dalej, jak ten proces wygląda? Ten zawodnik poprzez system obserwacji trafia do trenerów poszczególnych reprezentacji, którzy decydują o jego dalszym losie, czyli powołaniu. Taki mail trafia również do Marcina Dorny, który jest szefem skautingu na całą Polskę. Wiemy już, jak selekcjonujecie zawodników, wiemy, co się z nimi dzieje później, ale czy masz jakąś taką poradę od siebie, co jeszcze można zrobić, żeby też swoje szanse zwiększyć? Tak, trzeba być zdecydowanie zaangażowanym w 100%, bo nigdy nie wiesz, kto cię w danej sytuacji obserwuje. Ja miałem taką historię, że wracając właśnie z PZPN-u, jechałem na obserwację na mecz, i jako, że przyjechałem wcześniej, to popatrzyłem sobie na mecz, który odbywał się wcześniej. I ci zawodnicy nie wiedzieli, że ja tam będę i ich zaangażowanie nie było na tyle zadowalające, aby trafili oni do reprezentacji. Więc uważajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy ktoś może was obserwować. Ciekawa kwestia, którą poruszyłeś, ale czy są jeszcze jakieś inne tego typu rzeczy, które mogą wpłynąć na tą ocenę na plus lub na minus właśnie? Są, oczywiście jest to zachowanie zawodników, ale zarówno zachowanie na boisku, jak i poza nim. Jak wiemy, na boisku są rzeczy, które są niedopuszczalne, jak choćby chamskie zachowanie czy pyskówki i do sędziego, i do trenera, czy nawet do kolegów. Natomiast poza boiskiem obserwujemy również konta społecznościowe poszczególnych zawodników i są tam też rzeczy, które wydarzyć się nie powinny. Ale rozumiem, że jakieś jedno zdjęcie z pizzą wrzucone tam, nie wiem, po urodzinach kolegi raz na jakiś czas, to nie jest coś, co przekreśli naszą karierę. Oczywiście, że nie. Wszystko jest dla ludzi, ale już 10 zdjęć z 10 rodzajami pizzy na pewno nie pomoże. Słyszałem o takich sytuacjach w skautingu klubowym, ale czy tobie zdarzyło się coś takiego, że jechałeś obserwować jednego zawodnika, a przyjechałeś z innym nazwiskiem w notesie? Tak, zdarzają się takie sytuacje. Raz zostałem poproszony przez jednego z trenerów reprezentacji o to, żeby popatrzeć na jednego z zawodników, a do mojego notatnika trafił akurat jego przeciwnik, który grał centralnie na niego i wyglądało dużo lepiej i zadomowił się w reprezentacji, więc takie sytuacje jak najbardziej się zdarzają. Jak jeździmy na mecze, to staramy się obserwować nie tylko tych zawodników, na których dostaliśmy w cudzysłowie zlecenie, ale również innych wyróżniających się także notujemy. A jakie są najczęstsze powody skreślenia zawodnika mimo jego wysokich umiejętności? No tutaj na usta ciśnie się jedna rzecz, jest to szacunek i to szacunek do rywala, do samego siebie, do swoich kolegów, a także do trenera. Jest to sprawa niezwykle istotna, bo tak jak zachowujesz się na boisku, to zachowujesz się również poza nim i wtedy wychodzą różne sytuacje, których w reprezentacji byśmy nie chcieli.
Jak to jest za granicą? Czy tam zawodnicy mają trudniej, żeby trafić do Waszych notesów? Myślałem, że pytanie padnie, czy łatwiej, bo kiedyś jak ktoś był z dużego klubu zagranicznego, to z urzędu można było powiedzieć, że dostanie powołanie. Teraz już zdecydowanie tak nie jest. Myślę, że są oni traktowani na równo, dlatego że w PZPN-ie funkcjonuje także na bardzo dobrym poziomie scouting zagraniczny, za który odpowiedzialny jest Maciek Chorążyk i tak jak my działamy w Polsce, tak samo jego skauci działają za granicą, więc jest to naprawdę 50-50. Marcin, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że Twoje skrzynki mailowe będą zalane po tym odcinku propozycjami nowych zawodników, żeby mieć pełne ręce roboty. A Wam przypominam o komentowaniu tego odcinka i pisaniu, jakie następne chcecie zobaczyć na naszym kanale. W następnym odcinku widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.